Witaj, Aiden. Cześć. Czy my się znamy? Powiedzmy. Byłem tu i tam. Słyszałem to i owo. Robisz niesamowite rzeczy. Prawie jak Kyle Crane. Kyle Crane. Ktoś bliski raz o nim wspomniał. Kim on jest? Raczej, kim on był. Kyle był bohaterem. Zamierzał ocalić Haran. Lecz czasem nawet najwięksi bohaterowie potykają się. I więcej nie wstają. Ale to, że teraz rozmawiamy, zawdzięczamy jemu. Skupmy się na pozytywach tej sytuacji. Co jeszcze o mnie słyszałeś? Dość sporo, bo wiesz, wszystko co robisz wpływa na ludzi wokół ciebie. Każda twoja decyzja ma wpływ na ten świat. Słyszałeś o tak zwanym efekcie motyla? Nie, niestety nie słyszałem. W porządku, wyjaśnię ci to. To zjawisko jako żywy przykład wykorzystuje motyla. Trzepot jego skrzydeł w jednym miejscu może wywołać jakiś efekt, na przykład tornado, w zupełnie innym. Gdy trzepoczesz skrzydłami, pielgrzymie, możesz wywołać tornado. Pamiętaj o tym podczas podejmowania decyzji. Kim właściwie jesteś? Kryptonim Likwidator z regionu B613. Jak się tu dostałeś? Jesteś nocnym biegaczem? Nie jestem, ale zawsze bardzo ich ceniłem. Byli dobrymi duchami tego miasta. Robili co mogli, żeby odbudować to miasto, aż do rzezi w wieżowcu VNC. Wielu zginęło, inni się ukryli, albo całkiem załamali. Jak Frank? Tak. Biedny Frank. Wszystko tak nagle szlak trafił. Jak ludzkość w czasie epidemii. Wiesz, Aiden, zawsze staraj się myśleć pozytywnie. To moja rada dla ciebie. W ten sposób będzie ci dużo łatwiej. Patrzę na ciebie i jestem pełen nadziei, że ta historia skończy się dobrze. Co tu w ogóle robisz? Jestem z LDPD, poszukuję zbiega. Tak jak Max Walker z Urzędu Ochrony Czasu. Zbieg? Tutaj? Tak. Ścigam poszukiwaną kryminalistkę, niejaką Margaritę Connor. Mogę ci jakoś pomóc? Dzięki, poradzę sobie. Jak zawsze. Rozumiem. Będę z tobą szczery, to dość niezwykłe spotkanie. Niezwykłe, a mogło być zwykłe. Czas na mnie. Uważaj na siebie. Czas, tak. A zapomniałem już o tej zmiennej. Quasi i Sig pewnie na mnie czekają. Kto? Funkcjonariusze LDPD. Żegnaj, Aiden. Żegnaj. Jak się nazywasz? Kajetan. Mów mi Kajetan. Mój kryptonim, Likwidator. Brzmi dziwnie wypowiedziany na głos. Weź to. Zostawiłem ci coś. A jak to się... Co to jest?